Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. I dziś widzimy się w grze, która pobiła moje serce, można powiedzieć, już dosyć dawno. A konkretnie mowa tu o Guardian Quest. Wspaniałej gierce będącej połączeniem typowego kartowego battlera z grą na kształt w sumie Darkest Dungeon. Gra ta jest tak dobra, że moim zdaniem poza stylem artystycznym zasługuje na miano Darkest Dungeon 2. Bardziej nawet niż prawdziwy Darkest 2 na obecny moment. Ale co tu dużo będę opowiadał. Dzisiaj postaram się wam pokazać o co chodzi w tym wszystkim. I przy okazji samemu odkryć grę nowo, bo ostatnie moje spotkanie z tym wszystkim było dosyć dawno. Tutaj niby dzisiaj to uruchomiłem, bo tak widzicie mniej więcej jakieś data, kiedy to wszystko robię. A mniejsze. Usunę, żeby nie było, że coś tam jest. Bierzemy pole zapisu 1. To po prostu 100% pust teraz. Nie ma, że coś tutaj namieszałem, widzicie. I zapraszam was na krótki prolog opowiadający historię całego świata i tych wydarzeń, po którym też zaczniemy szykować się do przygody. A sprawling mass of land with bountiful resources, inhabited by both Vanai and man. The Vanai, relentless and greedy in their quest for knowledge, drew upon these resources to experiment with powers far beyond their understanding. Angered by their arrogance, the gods banished them and shattered Vrendia into pieces, marring each with a different curse. Vanai faded from history, and man was left to inherit the punishment. Centuries of chaos and fright ensued, and from the darkness, heroes were forged. You are one of the few willing to brave the unforgiving threats of each region in search of a cure for Vrendia's curses. Your adventure begins in Westmire, a region slowly crumbling under the rift, an unholy gateway to the Nether Realm. You will need to challenge and defeat the Rift Lord to purge Westmire of its curse. Should you survive, remember that it's just the first of many cursed regions. Your quest is far from over. Your journey will be fraught with peril, but you will have might and magic on your side. The nights will be cold, but your trusted companions will keep you warm. Your enemies will be strong, but in time, you can grow stronger. Now, gather your wits and steel your courage. Your Guardian quest is about to begin. No, takie piękne intro, nic zdać, nic ująć. I muszę szczerze przyznać, bardzo mi się podoba styl wykonania tego i wszystko. Chociaż historia najlepsza może nie jest. Ale dobra, mniejsza z tym, rozpoczynamy w takim wypadku już teraz rozgrywkę. I z tego co widzę, trochę się tutaj pozmieniało. Jest jakaś potyczka, tryb krainy. Szybki, dynamiczny tryb, w którym walczysz z coraz większym liczbą przeciwników, by zobaczyć jak daleko uda ci się dotrzeć. Okej, okay, wydaje mi się, że to może być coś, wiecie, trochę podobnego do tych trybów wszystkich, jak to jest w Slay the Spire, czy właśnie w innych karciankach. Nie to. Potyczka? Pojedynek jeden na jeden. Okej. Okay. Oraz tryb kampanii. O której tutaj mogę powiedzieć, jest to właśnie główny sposób rozgrywki. Kiedyś działał w prostej zasadzie, że wybiera się region i się w nim gra. Natomiast teraz ponoć kampanię można zacząć w dowolnym momencie i kontynuować ją od dowolnego punktu. Jednak nie jest to jeden region.
a właśnie pełna historia wszystkich czterech aktów tej gry. Bo tak, gra będzie składała się z czterech aktów, z tego co mi wiadomo, trzy są już kompletne. I proszę, nawet mam tu pokazane. Akt pierwszy Westmire, który prowadzi nas z tego co widzę przez poziomy 1.16, 17.36 i 37.50. My oczywiście zaczniemy swoją przygodę w Westmire, jako że nie chcę po prostu wchodzić na głęboką wodę, bo sam no nie za bardzo ogarniam jak ta gra teraz wygląda. I proszę, macie tutaj właśnie delikatny opis. Srebrna twierdza to miasteczko położone na dalekich, zachodnich rubieżach świata. Jego spokój zakłócili teraz nieumarli, powstający całymi hordami przeciw żywym. Obroń srebrną twierdzę i rozwikłej zdradziecki spisek obejmujący cały Westmire i inne kontynenty. A więc zaczynamy i w tym momencie mamy najważniejszy chyba etap związany z całą przygodą. Wybierz swojego głównego bohatera. Innych bohaterów będzie można zrekrutować później, ale tak od razu wam powiem, przynajmniej z mojego doświadczenia z dawnych lat, ten gościu, czy gościowa, którą wybierzemy, pozostaje z nami na zawsze. Nie da się go wymienić. Zawsze będzie w naszej drużynie. Dlatego też lepiej wybrać dobrze. I przy okazji, z tego co widzę, jest tu kilka postaci więcej niż miało to miejsce ostatnio, jak zaczynałem, i ogólnie styl jest cały inny. Ale dobra, zanim będziemy do tego przechodzić, warto byłoby może zapoznać się z tymi bohaterami, o których mogę coś powiedzieć. Więc tak, przede wszystkim nasz pierwszy to jest Lucius, wojownik. Główny mistrz walki wręcz. Oraz, co ciekawe, ma też dużo ciekawych, powiedzmy, manewrów wzmacniających całą drużynę i tak dalej. Ma dostęp do właśnie kilku, że tak nazwę, specjalizacji i jak widzę, zmienili trochę, bo teraz można wszystkie talie na start wybierać. Kiedyś to miało się podstawową talię wojownika tylko, resztę można było odblokować tam grając z nim na jakiś tam etap i tyle. I no i jak widzicie, no właśnie, no, różne ataki, widzę, że trochę zmieniała, ale mniejsza. I tak, podstawowa talia, właśnie wojownik, jakieś tam różne sposoby na walkę i tak dalej, mistrz pojedynku. Który z tego co się orientuje, chyba skupiał się głównie na właśnie jakichś takich motywach rozegrań, po prostu różnych potężnych ataków i tak dalej. Weteran chyba oferował opcje związane z obroną, chociaż z tego co tutaj widzę trochę się pozmieniało. No i taktyk. Talia, która z tego co tutaj widzę ma pełno różnych takich zagrań, powiedzmy, taktycznych, jak sama nazwa sugeruje. Po prostu różne sprytne zagrania oraz pełno jakichś takich innych rzeczy, których nawet nie rozumiem. Przykładowo tutaj, nie wiem co to kosztuje, co to za koszt i o co chodzi. Potem atak przy okazji, czyli opportunity ataki. Specjalne po prostu taktyki związane z grą drużynową. Ale tak. Wojownik po prostu. Nic za nic ująć. Ida. Tutaj jest napisane wieszcz lasu, jednak jest ona druidką. A, i może jeszcze tylko dodam. Na jego talię kart, bo tutaj będziemy używać właśnie kart do walki, składają się talia fechmistrza, wojownika oraz przywódcy. I tutaj właśnie między innymi można zobaczyć, na czym się koncentruje która talia. Ale tak. Następna jest Ida. Druidka tutaj akurat się wylosowała i talia wieszcza lasu. Jej umiejętności to dzikość, jakaś transformacja, jak z tego co widać, żywioły oraz zwierzęce więzy krwi. O niej nie powiem wam nic. Nie grałem nią, nie spotkałem jej na swojej przygodzie, więc nie wiem co i jak. Ale zapowiada się być postacią trochę bardziej zaawansowaną i przy okazji patrzcie, ma elfie uszy. Są takie pseudo-elfie, bo nie wiadomo tak naprawdę zbyt dużo o tym. Następna jest Katerin, czyli Katrin. Katarzyna, jak Złotek zwał. Kleryczka. Bardzo potężna obrończyni. A jednocześnie osoba o wysokich możliwościach walki. Święta magia, uzdrowienia, obrona, ataki. I trzy talie, jak każdy. Świętobliwy, który właśnie, to jest chyba, jeśli nie mylę, właśnie ta skupiająca się na boskich mocach związanych z atakami. Swoją drogą, w angielskiej wersji, jak jeszcze gra, miała kartę, która odpowiada mojemu ulubionemu efektowi z D&D, Smite, więc tak, lubię gościowe. Święty wojownik, tutaj są właśnie bardziej takie rzeczy związane
właśnie z siłą fizyczną, obroną, atakiem i tak dalej, oraz duchowy uzdrowiciel, czyli jak mówiłem, leczenie i chyba też ochrona, z tego co tu piszę. Następnie mamy Narna, która jest trubadurką. I tutaj powiem szczerze, że to jest właśnie jedna z tych postaci, których nie znam. Nie wiem, co ona sobą prezentuje, ani nic. Poza tym, że ma tutaj odwagę, rytm oraz wyrafinowanie. Możemy niby przejrzeć się jej kartą, ale jak to ma działać naprawdę, nie powiem wam. Więc tak, Preludium Vigoru. Dobierz następującą liczbę kart. Usuwa tody, dodajesz odwagę. Gdy jest aktywny, włącza efekt premii czerwonych tonów. Nie wiem, co to jest. I z tego co widzę, jak tasujemy kartę, zawsze będzie przychodziła. I co tu mam konkretnie? Zwrotka Vigoru. Udzielasz sojusznikowi 4 punktów trafień krytycznych. Ogólnie mówię, trafienia krytyczne, macie tutaj opisane, jak działają. To jest efekt, który znam jeszcze ze starych czasów. Otrzymujesz 7 punktów inspiracji, które daje karty, jakieś karty refreny, nawet nie wiem, o co chodzi. Inspiracja spadała 1 i jeśli ma się czerwony ton, to 9 do krytycznych. Czyli rozumiem, chyba będzie po prostu takie buffy nakładała, muzyki w ogóle. Super efekt. Oraz różne inne. 5 obrażeń przeskakuje kilkukrotnie. Ciekawe. Nie wiem, co więcej powiedzieć. Za każdy punkt inspiracji czerwony, wszyscy sojusznicy otrzymują trafik krytyczne. Wszyscy ze zielonym dostają tego co widzę, och słone, czyli takie po prostu blokowanie obrażeń. Wszyscy otrzymują czerpanie, nie wiem czym jest czerpanie. A obniża koszt zaklęć czerpanych. Dużo mi to nie mówi, ale tak. Fajnie się to zapowiada. Jednak jej nie znam. Bertram. Strzelec, łowca, mistrz wnyków. Postać, która z tylnej linii jest w stanie bezproblemowo zmierzyć się z wrogami. Jego talie to strzelec wyborowy, mistrz pułapek oraz strażnik, który pozwala dawać jakieś tam chyba działka. Nie korzystam z tego aż tak bardzo mocno, więc trudno powiedzieć. Super postać w moim odczuciu. Alfons, łotrzyk naszej ekipy. Mistrz działania z tyłu, trafień krytycznych, podstępów, zatruwania i innych takich rzeczy. Wymaga bardzo dużo uwagi, jak widzicie złożoność ma średnią jednak. Mocny, ale trzeba naprawdę pilnować kolejności zagrywanych kart. Pierre, czarodziej. Bardzo delikatny, mało życia. Potężne efekty, mogące manipulować polem bitwy. Przy użyciu ewokacji, czyli ogień i lód. Potęga, która daje właśnie kontrolowanie tego pola bitwy. Oraz wywołanie, które... Tutaj co ciekawe, nigdy nie spotkałem żadnych efektów czy obiektów do wywołania. Mimo tego, że brałem stamtąd karty, ale tak, ponoć tak. Potem mamy Kudo, czarnoksiężnik. Kolejna postać, której nie znam. I tak, widzę, że pochodzi z plemion pustynnych, więc chyba jest powiązany bezpośrednio z drugim rozdziałem jakoś bardziej. Ale już mi się podoba ten gościu. Jego... O, właśnie, by przetrwać w trudnych warunkach nauczył się wykorzystywać jako broń własną krew. Jego zdolności to krwawa magia. Krew ma wielką moc, a szczególnie świeżo rozlana krew było i podoba mi się. Zły urok, klątwy oraz koszenie. Tak wasza ziemia, na której stoją twoi przeciwnicy, dzięki temu ich porażka staje się nieunikniona. Pozwólcie, że zobaczę pierwszą talię, bo chcę po prostu, wiecie, zobaczyć i wiem, że dużo czasu zajmuje, ale no po prostu sam się ekscytuję tym wszystkim. I co my tu mamy? Magiczna włócznia, zdajesz 8 obrażeń, wywołujesz 4 punkty krwawienia. Ciekawe. Oraz ignoruje osłonę. Nakładanie efektów. Fajne, fajne. Zdajesz 4 punkty, 4 krwawienia, przesunięcie się o 1. I obrazek jakiegoś mieczyka. Nie jestem do końca pewny, co chodzi, ale okej. Hemofilia. Wywołujesz 4 punkty krwawienia, zdajesz 2 punkty obrażeń 2 razy. Magiczna fala. Zdajesz po 8 punktów obrażeń od mrozu. Losowym celom nakładasz 6 punktów chłodu. Płomień otchłani. Zamieniasz krwawienie na podpalenie, wywołujesz 8 podpalenia. Wydaje mi się, że to też będzie jakiś gościu, który może mocno kontrolować jakieś tam pojazdy bitwy, czy używać obrażeń obszarowych. Żeby nie było, nie będę patrzył na pozostałe talie, bo mijać to z celem. I ostatnia postać, której też, jak mówię, nie znam, jest to... Jendaya, czegoś tak, która jest golemomantką. Podacy Jendai z plemienia Sekani bez wytchnienia doskonale rytuały wojenne, lecz ona interesuje się raczej majsterkowaniem przy zapomnieniu technologii Vanai,
dowodzi golemowi, który jest dla niej zarówno towarzyszem, jak i obrońcą. Zdolności to geomancja, władca głazika oraz synteza. Okej, okay. Ponownie zobaczymy talię i siedzi się, że dobieram po następującej liczbie kart. Tarcza zespołowa. Otrzymujesz 6 punktów obrony. Jeśli stoisz bezpośrednio za głazikiem, otrzymuje on 6 punktów. I ponownie jakiś taki efekt, którego nie znam. Przynajmniej z wyglądu. Typowe bloki i inne bloki. 1, 2, 5. Zadaj 4 obrażenia, jeśli głazik stoi w tym samym rzędzie, to ty zdaje 5 punktów obrażeń. Dajesz 3 punkty, nakładasz 6 punktów wrażliwości. Okej, okay. Spójność. Głazik dobiera następującą liczbę kart, 2. Głazik i ty otrzymujecie po 2 punkty krytycznie za każdą dobraną kartę S i po 2 punkty obrony za każdą dobraną kartę z R. S to chyba chodzi o siłę, z R zręczność. Ogólnie tak, są tutaj statystyki, ale o tym będzie później więcej. Tworzysz skałę? Dajesz głazikowi do ręki kartę czasową roztrzaskania. Dobra. Głazik cios, głazik cios, głazik cios, głazik osłona. No, nawet naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć o tym, to jest... No, to jest ciekawe. Jednak... Nie wiem, czy chciałbym bezpośrednio ją testować. No cóż. Z tych wszystkich rzeczy, powiem wam szczerze, definitywnie chciałbym spróbować jedną z nowych postaci, ale... Nie wiem, czy bardziej Kudo, czy... Jindai. Może zróbmy tak. Będę klikał losowo i kto pierwszy się trafi, tego bierzemy. Dobra. Czyli Kudo. Co prawda Czarnowic się wybrał, jeśli chodzi o talię. Która widzę, że jest mocno nastawiona na niebieskie, ale ja jednak wezmę podstawową, czyli Czarnoksiężnika. Tak. Kiedyś to była podstawowa talia, jedna, jak mówiła, reszta to były specjalizacje, więc bierzemy tego gościa. I teraz... Wyższe poziomy trudności stanowią prawdziwe wyzwanie dla twoich zdolności. Łatwy. Okej. Okay. Przeciwnicy zadają mniej obrażeń, mają mniej życia. 25% szans na to, że przeciwnicy będą... 25% na to, że będą mieli jakieś specjalne cechy. Tutaj wszystko normalne, 50% szans na to. Tutaj więcej mocniejszych zdolności. Okej. Okay. Wow. Czyli tu są jakieś naprawdę... Różne takie cechy. Ale dobra. My zagramy na poziomie normalnym, bo nie chcę jakoś tak zbyt mocno sobie ustawiać, że tak nazwę, trudności. Natomiast jeśli chodzi o tryb tutaj, to będziemy grać na trybie roguelite. Jeśli drużyna zostanie pokonana, przegrywam. Jeśli mi ktoś zginie, mogę go ożywić w świątyni kosztem sporej dawki złota. Owszem, mógłbym być roguelike, nie roguelite. Czyli nie roguelite, tylko właśnie like, ale to już jest za dużo. Chociaż, czy ja wiem, może... Nie, nie. Light. Póki co roguelite. Pominąć bitwę prologu, rozpoczynasz akt w garnizonie. Znaczy, garnizonie. Nie chcę pominąć bitwy prologu. Bo ja tak dawno nie grałem, że sam nie ogarnę mi. O, w ogóle, patrzcie, ten nasz gościu ma jakąś tu flaszeczkę, ty kij z trójzęby malutkimi. Takie nogi trochę... Bardzo na kształt kota. Patrzcie, D20 tam były. Nawet nie wiem, o co chodzi, ale okej. Okay. Jakieś tam było po prostu pokazane. Wow, zmieniło się trochę od kiedy tu ostatnio zaglądałem. I dobra, oficer Erin. Hej ty! Jesteś od żołnierzy, którzy przybili z południa? Do mnie. Nie umarli przed nami, wyglądają nieciekawie. Przebijemy się przez tę grupę i dołączymy do kapitana Rodrika i jego ludzi w garnizonie. Jeśli wiesz, do czego służy twoja broń, to jest dobry moment, by jej użyć. I ty będą nas z tego, co widzę, uczyć. Tak, NPC zaatakował i on miał jeszcze inne rzeczy, ale o tym później. A teraz mam... wykonaj atak, wybierając kartę, następny cel będący w zasięgu. Swoją drogą... Widzę, że tutaj trochę się to zmieniło. A. To wszystko kiedyś naprawdę wyglądało inaczej. Dobra, tego nie chcę. I teraz co tu mamy? 5 punktów obrażeń, znaczy 5 krwawienia, 2 obrażeń po 2 razy. Albo magiczna włócznia i widły. Nawet nie wiem, co powinienem użyć, ale tak i... Aha, to ja mogę przesuwać wroga! No dobra! Wow!
Teraz zrób to samo z kartą obrony, ale zagraj ją na siebie. A, otrzymuj 6 obrony, zmywasz jeden efekt, albo tutaj 5 obrony. A, dobra, niech będzie to. I w ogóle, co to tam się buduje? Co to za pas taki? Weź mi powiedzcie, bo ja tego naprawdę nie ogarnę, ale okej. Okay. Każda umiejętność ma swój połącz w punktach akcji, którą znajdujesz w kółku w dużym rogu kawy. Nasze karty, tak. I patrz, a więc jest jakiś inny zasób energetyczny, to tutaj. No i mogę wydawać je w takie sposoby. I... Ha, ładnie. Ładniej to wygląda, muszę przyznać, niż to, co było kiedyś. I teraz zablokowanie. Hemofilia albo magiczna włócznia. A, magiczna włócznia i... Dziab. Moja moc rośnie. Karty wykluczone, karty odrzucone. Okej, zakończ turę i... Teraz nas ugryzie. 4 punkty obrażeń, mamy blokadę. O, w ogóle fajne są efekty graficzne. I dobra, zobaczymy, co dalej będzie. Nieźle. Muszę przyznać, że wiele się podobnie nie spodziewałem. Ale może jednak uda nam się to przetrwać. Do mnie! Pokonajmy ich razem. I tutaj chyba bym nas uczyć... tak, właśnie o... Właśnie różnych rzeczach. Oficer Erin wyciągnął kartę uruchamiającą. Najdź na ikonkę nad nim, by podejrzeć kartę. Zaatakuj, stojąc koło niego, by uruchomić ten efekt. A tak przy okazji, gdy sojusznik w rzędzie wykonuje atak, również atakujesz, zadając 7 obrażeń. Okej, okay, czyli tu są kolumny, a tu są rzędy, czyli musimy w tym samym rzędzie stać, czyli tu, żeby to się udało. 14. Czyli musiałbym jakiś słaby atak zrobić, żeby... 17 punktów obrażeń? Wow, to jest mocne, nawet nie zwróćcie uwagi. Dobra, wiecie co, można byłoby niby skorzystać, ale czy ja to muszę robić? Nie. Lepiej po prostu zarzucić takie rzeczy i wygraliśmy. Dobra robota. Chodźmy dalej, zanim pojawi się ich więcej. Garnizon jest tuż przed nami. I co tu jeszcze mamy? Bitwy, obozowe wydarzenia zwiększają synergię. Wyższa wartość synergii pozwala nam do większej liczby unikalnych kart taktycznych. Nawet nie wiem, o co chodzi, ale dobra. Podstawowy PD, premia za ostatnie uderzenie i coś takiego. O, ciekawe. Powiem szczerze, kiedyś jeszcze było premia za walkę bez straty życia. Teraz tego widzę, że chyba nie ma. Ale mówię, grałem dawno już, więc tak. I udało się coś. I mam tutaj kłopoty w Westmire, czyli już mamy prosty dostęp do przygody, fabuły i tak dalej. Tak też się tym zajmiemy. I póki co, sala gildina. Czym gildina? Witaj w garnizonie. Nie ma tu wiele, ale na razie musi wystarczyć. Och, gdzie moje maniery? Nazywam się Erin. Jestem oficerem Straży Miejskiej. Wolałbym ci się poznać w mniejszych okolicznościach, oczywiście. A to nasza sala gildii. Zamieniliśmy ją w schronienie dla ocalałych. Takich jak ty, więc rozgość się. Tymczasem idź porozmawiać z kapitanem Rodrickiem. To on tu dowodzi. Spocznij, oficerze Erin. I witam cię. To najgłośniejszy, najgorszy możliwy moment, by przybyć do naszego przeklętego, chciałem powiedzieć, pięknego miasta. Klątwa nieumarłych spoczywająca na tych ziemiach ciążyła nam od wieków. Ale tak poważny atak nigdy wcześniej się nie zdarzył. Patrona magia wyłączyła też punkty orientacyjne. To brzmi jak robota wrogów, moim zdaniem. Masz rację, oficerze. Tak czy inaczej, nazywam się kapitan Rodrick i dowodzę tym garnizonem. Ewakuowaliśmy już cywilów do Wysokiego Domu, zanim punkty orientacyjne się zepsuły. Więc mamy tu tylko personel niezbędny do walki. Sytuacja jest poważna. Mamy ręce pełne roboty poraż rannych. Więc mam prośbę. Pomóż moim ludziom odepchnąć nieumarłych z najbliższej okolicy. Proszę, mają tam nad nami przewagę liczebną. 3-1. Najpilniejszym problemem jest magazyn garnizonu na północy, który przejęły lokalne bandy. Jeśli uda ci się go odbić, bardzo nam to pomoże w działaniach obronnych. Proszę nam to zostawić, kapitanie. Damy sobie radę. Powodzenia i działajcie ostrożnie. Zanim wyjdziemy, sprawdźmy, czy nie może na kogoś zwerbować z sal gildii. Dodatkowa para rąk na pewno się przyda. I tak, mam tutaj siostrę Ofelię, która prowadzi kapliczkę. Mam też zobaczyć Yun, kowalkę, oraz możemy pójść do sal gildii. I w dzienniku coś mamy. O, czyli jakieś takie różne zadania. Trudne czasy. I za co dostajemy nagrodę uznanie. Można wymienić na artefakty, mapy i dostęp do bramy wirów. Akcie 4, nawet nie ma akcie 4, więc ciężko powiedzieć, ale dobra. To są jakieś takie zadanka. I jak to zamknąć teraz? Okej, okay, escape. Więc tak, najpierw pogadajmy może z nią. Na światło, nieciekawie wyglądasz. Zrobię co mogę, by uleczyć twoje rany, ale nic więcej.
niestety ledwie starcza nam teraz zasobów. Póki staram się odepchnąć nieumarłych, proszę, zrób co możesz, by obronić tych niewinnych ludzi. Jeśli będzie trzeba, wróć do świątyni po leczenie. Niech cię światło prowadzi w tych wyprawach. I tak, mam tu właśnie różne opcje. Chyba można porozmawiać, modlitwę albo coś kupić. Okej, czyli u niej można kupować liść leczniczy, który jeżeli podczas bitwy dodaje do ręki hard ducha. Okej, bitwą przywraca 2 punkty życia. Okej. U niej można kupować jakieś takie przedmiotciki i miksturki. Natomiast główne efekty są takie. Pierwsze, pomoc medyczna. Gdy bohaterowie odwiedzają świątynię, lecą się do 50% max HP. Za 20 zł możemy wyleczyć do max HP i usunąć wszystkie jakieś trwałe negatywne efekty, z którymi, powiem wam szczerze, jeszcze się nigdy nie spotkałem. Jałmużna daje nam punkty losu, które są przydatne do wielu naprawdę rzeczy, ale o tym się przekonacie. I za 50 można wstrzesić. I niby 50 to niewiele, ale uwierzcie, będziemy potrzebować każdej możliwej gotówki, więc wolałbym do tego nie doprowadzić. No i teraz idziemy do sali gildii. O, i zobaczmy, co my tu mamy dostępnego. Cała gildia jest duża i przestronna. Początkowo miała pomieścić tłumy podczas miejskich uroczystości. Obecnie służy za tymczasowe schronienie dla ponurych poszukiwaczy przygód leczących najróżniejsze obrażenia. Większość cofa się na twój widok. Nie chcą wyruszyć znowu na wyprawę. Już prawie się poddajesz, póki wyszukiwana jak nowego rekruta. Gdy trafiasz na podobnego tobie poszukiwacza przygód. O, i tu mamy decyzję. Możemy wybrać Piera, który z czarownikiem dołączył do twojego konwoju z Cydeli, ponieważ chciał zbadać region. Ida, druidka, porusza się między grupami i ma wątpliwości co do wielu poszukiwaczy przygód. Bertram, jeśli chcemy łowcę. Albo możemy wybrać losowo, czyli twarz tej osoby była skryta za poszarpaną chustą. I szczerze powiedziawszy, mam tutaj trzy postacie, które jakoś tak znam, ale nie wiem, czy chcę ich do drużyny teraz, więc nowy członek drużyny losowo. I o, serio, kleryczka. Kleryczka Katrin, zarzuca swój modne ramię. Byłam przy bramie i widziałam, co się działo. Armia nieumarłych powstała prosto z pól. Pozwól mi walczyć u twojego boku, by ich zmiażdżyć. Jej umiejętności na pewno przydadzą się w walce z nieumarłymi. No i mamy tutaj Katrin, która jest kleryczką. Jak widzicie, już tłumaczyłem. I czyżby można... Można jej zmienić talię? Kleryczka, kapłan, wykonawca i Fletcher? Okej, Fletcher widzę, że stawia na inteligencję i chyba na jakieś takie zaklęcia innego typu. Wykonawca. Z tego co widzę, stawia na siłę i walkę fizyczną. Mhm. O, i to są takie karty, które zawsze można użyć. Ciekawe. Ciekawe. Kapłan natomiast, z tego co widzę, tutaj oferuje trochę odwracać. Nie wiem, o co chodzi. Ale tak, jakieś takie zdolności. W sumie nie wiem, co więcej powiedzieć. Mhm. Z tego co widzę, po prostu głównie takie potężne zaklęcia typu święty uderzenie, to był smite finalne. I zaklęcie czerpano znaczy channeling. Okej, o tym będę mówił później. No i przede wszystkim parę innych rzeczy. Natomiast ja wezmę podstawową talię. Nie chcę, wiecie, po prostu wymyślać, biorę kleryczkę. I tak, mamy już wszystko. Opuszczasz szale gildii w towarzystwie nowego członka drużyny. To skromne początki, ale tak właśnie zaczynasz. No, i w tym momencie możemy już chyba wyruszyć. Tak, chyba możemy już wyruszyć. Okej. Możemy ruszyć? Musimy obejść garnizon, by dotrzeć do magazynu. Dobrze nam idzie. Jeśli zaczniesz robić zbyt ciężko, powinniśmy wrócić do do siostry Ofelii po leczenie. Okej, i tutaj mamy coś. Niespokojni truposze, walczymy tutaj z 3 zombiakami. Mamy o 17 więcej inicjatywy. I to tyle. I dobra. Kurczę, zapomniałem jeszcze pokazać jedną bardzo ważną rzecz, ale trudno się mówi. Właśnie w menu tamtym można ustawiać, na której linii ma kto się pojawiać. I tak, kostka 20. Inne takie rzeczy i najedź na zamiar przeciwnika, by podejrzeć jego kolejne działanie i cel. Mhm. I tutaj właśnie można zobaczyć, kogo atakuje. W jaki sposób, okej.
Dobrze. O, ciekawe. I to jest skupienie, czy coś? Magiczna fala. Wiecie co? To fajnie się dopowiada. I chwila, muszę szczerze zobaczyć, co tu się dzieje. 7 w niego. Fajnie, 7 w niego, czyli 4 w nią. Dobra, zobaczymy, jak to zadziała. I wszystko w niego już. Zwyciężyliśmy. Szkoda, że mam jakichś wielkich efektów, ale okej. Okay. Przeciwnicy nie zmieniają działania, kiedy nie mają efektów tego. Tak, dobra. Dziękuję za informację. I teraz co mamy? Mam jeszcze 3 punkty, więc powiedzmy, że atakuję w ten sposób. I w ten sposób. Wow. Nie chcę nic mówić, ale ten gościu jest potężny. I tak, teraz zakończ turę. Nie wiem, czemu tak jest wszystko, ale tak. Mam niewykorzystane punkty akcji, wiem o tym. I teraz dobiję 18, więc... Niestety go nie dobijemy od razu. Ale powiedzmy, że tak. Więcej nie trzeba. I boski młot! By przeskoczył, gdyby nie to, że nie ma jak przeskoczyć, ale on za to pomógł tym wszystkim i on dobił, więc ona nie dostała premii za ostatnie uderzenie. Ale okej, z tego co rozumiem, teraz nie ma już premii za niebycie rannym, więc zdecydowanie plus. Wiecie, jeśli ta premia nadal by była, to dostanie obrażeń mocno spowalniałoby rozwój postaci. Okej, dobra, dostajemy złoto, wszystko. Wola, światło zwycięży, tak. Jeszcze więcej inicjatywy i tutaj mamy szkielety oraz zębiaki. Więc lecimy przed siebie do boju i w ogóle. I... Znowu tego nie pokazałem. Możesz zmienić prędkość akcji SI w opcjach i wszystko się za wolno lub za szybko. A to... Szczerze bym trochę spowolnił. Może o 2 stopnie. No i teraz... Co tu mamy? Nic więcej nie ma co zmieniać, więc tak. I teraz tego nie mogę zrobić, bo nie mam jeszcze energii. I gościu chce mi zaatakować, z tego co widzę. A nie, nią, dobra. Czyli da się zauważyć, kogo atakują nadal w ten sposób. Aha, czyli to by zaatakował obu. Obszar, rozpłatanie. Dobra. Niebezpieczna sytuacja. W takim też wypadku... Powiedzmy, że wykończę gościa. Tylko czy tym, czy może lepiej wykończyć czymś innym? Wiecie co? Zrobię tak i zobaczymy, czy magiczna fala ich wykończy. No, 2 w niego? Myślałem, że tak nie może być. Ale dobra, trudno. A, jeszcze tak. I... Dobra. Zakończ turę. Bez sprawiedliwości, niestety mogę tylko na niego rzucić błogosławiony cios. Okej, czyli działa w ten sposób, że jeśli jest mieczyk, to oznacza, że mogę zaatakować tylko pierwszego i tylko chyba 2 pola przed sobą. No niestety zginie tylko jeden, drugi przeżyje, więc otrzymujesz 6 punktów osłony. A ja tego nie chcę, więc tego nie trzeba robić. W takim wypadku jeszcze jedno takie. Kończymy turę. On pewnie dobije. A, to mogłem w sumie ją dobić, żeby ona dostała, wiecie, bonusy za to. Ale okej. Okay. Póki co to wszystko jest spokojne. I on ma znowu teraz tą akcję. Okej. Okay. I w sumie GG. Ale jako, że już jednego dobił on, to teraz dajmy się wykazać naszej towarzyszce, więc bąk. I dobra, jej. Zwycięstwo. Nadal nie wiem, jak to ma działać konkretnie, ta synergia, ale tak, jest dobrze. Prościej niż... Powiedzmy, to co było wcześniej, co to jest? Smrodokieł, kościan wojownik. Mamy znowu więcej inicjatywy, czyli... Tak jakby to by gwarantowało, że będziemy pierwsi w akcjach. Uzyskuję 12 punktów osłony. I... Zachowuję osłonę. Czyli tutaj już mamy groźniejszego wroga. Co by tu można było powiedzieć tym wszystkim, no? Okej, on... Oj, to jest mocne. Ale on ma 21, to...
110%? Co? A więc jakieś efekty, odporność fizyczna minus 10%. Mhm. Ho. No tu i na chaos, nawet nie wiem czym jest chaos, ale dobra. I on zawsze tak atakuje. Dobra. To przykro mi, ale... A, nawet nie musiałem dwóch umiejętności używać, dobra. To fajnie. I ten zaatakuje jego, więc nie ma co się przejmować. Ten zaatakuje... ten zaatakuje mnie. Dobra. No. I już po problemie. Przekazuję jakąś zdolność leczniczą chyba. Mhm. I błogosławiony cios daje punkt czerpania. A tu dwa punkty czerpania. Mhm. Tu chwilę, czy on na pewno zaatakuje mnie? Tak, zaatakuje mnie. Więc tak. O, ten jest chyba odporny. Tak, ma odporność, tak. I w sumie musimy go jak najszybciej wykończyć, więc tak. Smite, po prostu. No. Ciężki zamach. I teraz mnie odrzuciło do tyłu, co oznacza, że chyba nie mogę za bardzo nic zrobić. Mhm. On się tutaj rusza, tak. Wiecie, nie bać się przejmować, będzie dobrze. I teraz on atakuje po prostu 7. Użyć tego, czy nie używać? Wiecie, te nowe mechaniki są dla mnie nadal trochę taką tajemnicą, więc nie chciałbym wszystkiego marnować tak łatwo. I to, co ciekawe, mogę zaatakować dowolny cel. No. Dobra. Nie ma co się przejmować, on go nie dobije. Więc cek. Powiedzmy, że po prostu pokonamy tego gościa. I... Albo dobra, wiecie co, nie będziemy czekać. Po prostu dobijmy go tym. I... GG. I szczerze powiedziawszy... Pamiętam tą grę jako dużo trudniejszą. Mówiąc szczerze, i co to jest w ogóle? Amulet z kwarcem. Zapewnia ładowanie many. Jedno gniazdo, nawet nie wiem czym są gniazda. Otrzymujesz 3 punkty czerpania, nakładasz na siebie 1 punkt korzeni. Okej, nawet nie wiem co miało być, ale dobra. Umiesz zadbać, by nie dać się zabić. Dzięki twojej pomocy garnizon będzie nieco bezpieczniejszy. Teraz już tylko nasz główny cel, magazyn garnizonu, jest prosto przed nami, gdy przejdziemy ulicami. Musieliśmy postawić barykadę między nim a garnizonem, gdy zaatakowali bandyci. Przy odrobinie szczęścia pokonamy ich bez większych problemów. Nowy poziom, daje to punkt umiejętności. I dobra, wydaję go na siatce umiejętności, klikując ikonę obok portretu bohatera. Masz teraz dostęp do siatki umiejętności z stron bohaterów. Okej. Okay. I właśnie teraz może lepiej byłoby też zobaczyć co i jak. Dobra. Widzę, że tutaj trochę się na siebie nachodzą rzeczy. I dobra, max ładunków furii. Nie wiem do końca jak to działa. Max ładunków zwinności. I max ładunków czerpania. Dobra. Dobra, cicha i gro. Więc tak. Nie do końca rozumiem, co tu się dzieje. Ale jest opcja edytowania talii w ogóle? Widać, że trochę się coś zmieniło, bo kiedyś tutaj wszystkie karty, które miałeś, to miałeś po prostu i tyle, a tutaj można po prostu mieć 12 minimum albo więcej. Ale dobra, tu mam też wyposażenie. Jeśli o to chodzi, co swoją drogą, to dam jej, bo to ona korzysta z czerpania póki co. I właśnie, tutaj macie takie ładne ekwipunki. Tutaj mamy synergię. Wybierz synergię. Wybierz kartę. Te karty będzie można dobrać, gdy tylko będziesz miał wystarczająco dostępnych punktów strategii. Aha, czyli tutaj wybieram jakby kartę, która będzie mi się pojawiała wtedy, kiedy będę miał te punkty. Oddasz połowę punktów osłony wybranemu sojusznikowi. Przesuwasz się o pole, dobierzesz jedną kartę, możesz użyć tylko gdzie nie działasz jako pierwszy. Podnosi inicjatywę o 10 za każdy pozostały punkt akcji. Kończ turę. O. Okej, okay, czyli są jakieś takie nowe mechanizmy. I nie rozumiem, że są jeden na jeden, coś dziwne, ale dobra. Nie przejmujmy się tym wszystkim. Wejdźmy po prostu do sekwencji level upa, która... O proszę, też się mocno zmieniło od tego, kiedy ostatnio sprawdzałem. I co my tu w ogóle możemy zrobić? Więcej punktów życia, więcej inicjatywy, większy punkt statystyk, więcej punktów życia, poznaj umiejętność. Ha. A co jest zwiększenie rangi umiejętności? Gwiazdny talent klasy. Wow,
wiecie co, ciebie nie zmieniło się tyle, żeby... Że ja nawet nie jestem w stanie powiedzieć, jak to działa i o co tu chodzi. Ale dobra, punkt zmiany. Czym zamiany, nie wiem co to jest. Za 4 punkty będziemy mogli blokować kolejną siatkę i tak. Mam tu właśnie jeden punkt, będziemy mogli dzięki temu po prostu później chyba rozwijać się bardziej. Ale tak, na obecny moment musimy rozwinąć sobie jedną z tych rzeczy. No i owszem, życie, inicjatywa i tak dalej, fajne rzeczy, ale tutaj jest jakiś talent klasy, nie wiem czym to jest, więc... Zacząłbym od tego. Zwiększamy punkt statystyk. I teraz najłatwiejsza rzecz na świecie. Wybieramy statystykę, którą ulepszamy. Kiedy ją ulepszymy, to dosłownie... Właśnie dostajemy różne bonusy, tu jest napisane co i jak. Czerwone karty zwiększają się od siły, zielone od zręczności. Jak widzicie, siła też daje życie, zręczność daje inicjatywę i rzeczy związane z zielonymi umiejętnościami, czyli też testy zwinności i tak dalej. A tutaj każdy punkt... Każde dwa punkty, bo co dwa to się powyżej 10 właśnie liczy. Dają pół punktu odporności na ogień, zimno i pioruny. Ja póki co rozwinę siłę, bo tego mam najwięcej. I teraz wszystkie nasze te magiczne włócznie by robiły jedno więcej, więc jej, piękne. I cóż, tak, to tyle. To dosłownie tyle, nic zadać, nic ująć. I mamy 41 minut, więc tam raczej nie będziemy iść, bo jeśli się to nie zmieniło, to będzie trochę akcji. Na koniec po prostu bym poszedł tylko tutaj i pokazał wam jeszcze bezpośrednio, co można kupić u kowala. Znaczy, co nie jest nic wyjątkowego, jeśli chodzi o takie dziwne. O, wymaga zręczności. Okej, to kiedyś to były po prostu, jak to się nazywa, dosłownie... brakuje mi słów teraz. Te, księstwie trzeba było mieć, czyli znajomości i tak dalej. Trzeba móc w ogóle z tego korzystać, a teraz proszę, jak się okazuje, chyba trzeba tylko statystyki spełniać. I właśnie bezpośrednio u niej można kupować różne przedmyciki, lepsze, gorsze, które dają właśnie bonusy. Przykładowo mamy tutaj buty, które wymagają 11 inteligencji i one dają plus 2 do punktów wyzwania chmurki na inteligencji, czyli takich po prostu momentach, gdzie wybieramy opcje, i trzeba rzucić kosteczką, żeby to zaliczyć. Tutaj mamy łuk z wyłowionego drewna. Ataki dystansowe mają plus 1 obrażeń. Może fajne, ciężko mi stwierdzić, bo wiecie... Ciężko mi stwierdzić, które ataki są dystansowymi, a które nie, chyba że da się tutaj to jakoś podejrzeć. Atak, zaklęcie... Czy jeszcze ogień, efekt negatywny, zaklęcie, atak wręcz... Atak dystansowy, okej, okay, czyli to jest opisane. Czyli w tym przypadku krwawy strzał by miał więcej obrażeń, ale... No wiecie, nie ma sensu kupować czegoś dla postaci, która ma tylko jeden atak dystansowy. No i widzicie taki łuk, pod tym jest kusza, które dwa punkty od ataków dystansowych i połączone ataki nakładają 5 punktów krwawienia, aktywuje się raz na turę. Nie wiem, o co chodzi z połączonymi atakami, ale tak, jakieś takie coś. I teraz szczelny... Znaczy... Szczeliny pieśń? Pieśń szczelny powinno być, ale okej. I tutaj przykładowo właśnie mamy lepszy przedmiot, który daje 2 punkty obrażeń od ataków zaklęciami. Wywołany przez ciebie punktu podpalenia zwiększenie się o 2 i 3 odporności na zimno. I to jest cholernie drogie, ale patrzcie jaki przydatny przedmiot. No, nasze ataki, które teraz biją 9, byłyby 11. Potem mamy zbrojki, które właśnie w przypadku kolczuki studenta, która jest dosyć droga, daje osłony w umiejętnościach siły, nie do końca rozumiem, osłony w umiejętnościach inteligencji. A nie, dobra, rozumiem. Po prostu chodzi o to, że karty oparte na sile i inteligencji dają więcej jakby tarczy. I plus 1 inteligencji, więc super dla naszej kleryczki za to. A tutaj mamy szaty maga twardości. Dwa osłony w umiejętnościach inteligencji, zaczynasz bitwę z jednym punktem czuwania. A, następna osłona jest lepsza. No, więc takie po prostu rzeczy tutaj oferuję. Ze wszystkich rzeczy, jeśli już bym tylko tą różdżkę chciał, ale... No jak widzicie, drogie, więc nie zdobędziemy. A chciałbym, naprawdę. Po prostu... No widzicie, jakie to fajne. I cóż, póki co... Widzicie już mniej więcej, jak gra wygląda, więc... W ramach możliwości fajnie by było, gdybyście napisali mi jakiś komentarz, to o czym sądzicie. I wybaczę, że tak dużo zagadałem się na początku i tak dalej. Obiecuję, że następne odcinki będą dużo... bardziej skupione na walce i innych takich rzeczach. I tak. To by było na tyle, więc dziękuję wam za uwagę. Następny odcinek będzie jak będzie, bo no... Tak jak to powtarzam ciągle, nakład, teraz mam różnych gier, które chciałbym pokazać, czy o których sobie przypomniałem nagle, więc... No ciężko mi powiedzieć, kiedy będzie konkretnie. Ale zdecydowanie z przyjemnością bym to ogrywał, bo... Wrócić po ponad pół roku, bardzo przyjemnie, więc to dobra, to już naprawdę tyle. Trzymajcie się i hej, hej!